jesteśmy ludźmi wiary. Ludźmi, którzy na wierze zbudowali swoje życie. Kiedyś brat Heger powiedział: modliłem się i Duch Święty powiedział mi tak: nauczaj ludzi wiary do końca twoich dni. I dwa razy bardziej ucz ludzi mówić w wierze, niż wierzyć w sercu. To jest wielka prawda. Łatwiej jest wierzyć w sercu, niż dbać o to, aby język nie niszczył tej wiary, która w sercu jest. Łatwiej jest. Łatwiej jest przyjąć, że coś jest Bożą prawdą, niż później stworzyć sobie kulturę wypowiadania tej prawdy bez przerwy i notorycznie. Jest napisane, że jeżeli ty uwierzysz, że możesz przenieść górę i ty zaczniesz mówić, że tą górę możesz przenieść i ty nie zwątpisz w moc twoich słów, to ta góra zostanie przeniesiona. Ale musisz nie zwątpić w moc swoich słów. Nie w moc Boga. Bo moc Boga jest stała i niezmienna. A rozumiesz? Nie musisz wierzyć w to, co jest stałe i niezmienne. Ale musisz wierzyć w to, że ty jako człowiek, zwykły fizyczny człowiek, używając twoich fizycznych ust, jesteś w stanie tą moc Boga uwolnić na zewnątrz. Kto by nie zwątpił w to, że gdy powie do góry, aby się przyniosła, ta się przeniesie, będzie to miało. To jest stare, to co ja mówię. To jest stara prawda. Ale to ta prawda dziesiątkuje wielu ludzi. Ona dziesiątkuje ludzi. Język jest twoją bronią. Może być twoim błogosławieństwem albo twoim przekleństwem. Taki jest język. Dzisiaj tutaj jechaliśmy do kościoła. Napisałem takie zdanie, że jeżeli odniosłeś jakąś porażkę w życiu, masz jakąś porażkę, to do tej porażki przyprowadziły cię twoje usta w 90% parę. Odniosłeś porażkę przez to, co mówiłeś lub czego nie mówiłeś. Rozumiesz? Jak będziesz się dzisiaj modlił, chcę, żebyś poddał swój język Bogu. Żebyś zrobił to być może po 1000-kroć. Może już robiłeś to wiele razy, ale twój język musi funkcjonować tak jak Bóg sam. Nie przejdziesz nad tym wielkim krokiem. Nie zmienisz tego poprzez to, że będziesz sobie naprawiał charakter. Twój język jest końcówką mocy. Rozumiesz? Twój język jest końcówką mocy. Zawsze wydarzy się w twoim życiu to, co wypowiadasz. I nie zdarzy się to, czego nie wypowiadasz. Tak jest z wiarą. Rozumiesz? Wiara musi być wypowiadana. Chcę, żebyś tak się dzisiaj modlił. Chcę, żebyś poddał swój język Bogu. Język, który może być błogosławieństwem albo przekleństwem dla ciebie. Ojcze, wywyższamy ciebie. Za to, że ty jesteś Bogiem ostatecznej prawdy. Za to, że twoja siła jest w nas. Za to, że moc twojego świętego ducha prowadzi nas
ponad wszelkiego rodzaju diabelskie zamysły. Wywyższamy Ciebie, potężny, wielki Boże. Ty, który jesteś, Ty, który byłeś, Ty, który będziesz. Wywyższamy Ciebie, Ty, który jesteś dawcą słowa. Ty, który jesteś żywym słowem. Wywyższamy Ciebie, Ty, który podniosłeś nas ponad diabelskie poprzeczki. Wywyższamy Ciebie, święty izraelski. Kocharaha katalaha kedalara prejs. Yeah.
Która przychodzi do jego życia, a opozycja do twojego życia będzie przychodziła zawsze. W ruchu przebudzeniowym zawsze będziesz miał do czynienia z pewnego rodzaju opozycją. Bóg chce, abyś był silny, abyś był jak filar stalowy, aby twoja twarz była twarda jak krzemień. I chciałabym, żebyśmy się modlili tym słowem. Księga Jeremiasza. Oto ja czynię dziś ciebie miastem warownym i słupem żelaznym i mił murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. Bóg czyni ciebie miastem warownym, stalowym filarem. Czy chcesz być stalowym filarem? Czy chcesz, aby twoje życie było umocnione, aby wszelkie furtki zostały pozamykane? Jeśli tak, to módl się tym słowem. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że dziś czynisz mnie miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim i jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. Hora rabasa, kalara basa, o szaka kalara basa. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa usuwamy w tej chwili wszelką słabość, wszelką ciemność, wszelki demoniczny opór. Ja go rozwalam w imieniu Jezusa i ja ogłaszam dzisiaj scalenie i pozamykanie wszystkich furtek, przez które katoliczny wjeżdża w diabeł. Zawinę
wszystkich nas. Otóż Ty. Oh, 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 oh.
śmierć. To znaczy, że masz nieograniczony dostęp do życia. Nieograniczony dostęp do życia. On zniósł barierę między tobą a życiem. I wszystko, czego pragniesz, możesz zrealizować. Masz nieograniczony dostęp do życia. Śmierć została złamana w twoim życiu. Z tego miejsca wiesz. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz. Żyjesz we mnie, ty panujesz.
problemy. On wstał z martwych. Makaroa, Szakela, Masyla. Jeszua, Szedmielowy, Dabaj. Każdej formie śmierci. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech teraz następuje manifestacja życia. Niech powstaje ta siła. Niech ona wpłynie na duszę i ciało. Przez imię Jezus. Chaoszela. Chaoszela. Oh!
ciężkości i teraz ja będę oddawać Ci cześć. Alleluja. Thank you.
Jesteś prawiedliwy!
Siebie mi,
Thank you.
marzysz o czymś i zastanawiasz się, czy to już jest czas, żeby zrobić pewną rzecz, to nie zapominaj o tym, że jesteś wierzącym człowiekiem. Nie potrzebujesz dużo wiedzieć. Potrzebujesz mieć pewność w swoim sercu, a potem zrobić krok do przodu. Coś wam powiem. Rozmawiałam teraz z jedną osobą z kościoła o tym, mianowicie o tym, jak ja się rozwijam. Jak przyglądam się na was, to jesteście ode mnie lepsi, lepiej wykształceni, wielokrotnie bardziej namaszczeni i bardziej obdarowani. Ale ja wierzę i chciałabym też, żebyście wierzyli wy. To, co wiem, to zamieniam w praktykę. Bo inaczej życia by mi nie starczyło. Setkę bym miała na karku i bym pewnych rzeczy nie zrobiła. I diabeł tak chce ludzi utrzymywać w tak zwanym bezruchu. Miałam 6 lekcji na saksofonie. I po 4 lekcji postanowiłam, że wystąpię przed wami. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie będę praktykowała tego, co już umiem, tak? To nie będę poruszała się w wierze, ale w oglądaniu. Kiedy zadałam pytanie mojemu nauczycielowi, kiedy zagram tak jak ty? I on wie, ile mam lat. Powiedział do mnie, w wieku 74 lat. Ja wie, wow. Okej. Czyli w wieku 74 lat, dopiero gdybym nie wierzyła, mogłabym stanąć na scenie i zagrać. Ale nie tak ma być wśród nas. My jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wierzącymi. Czyli poruszamy się nie w oglądaniu, ale w wierze. Ale w wierze. Ja robię tak. Coś wiem. Wiem, że chcę. Nie widzę i skaczę. I po prostu skaczę. I ty też tak zrób. Po prostu wykonaj krok w wierze. Skocz w niewidzialne. Skocz w niewidzialne. A zobaczysz, że tam, gdzie słaby ty, tam Chrystus mocny w tobie. Tam Chrystus mocny w tobie. Inaczej nie mówmy o wierze. Inaczej nie mówmy o wierze. Rozumiecie? Zostałam wyszydzona przez profesjonalistów, że tak strasznie zagrałam na tym saksofonie. Ale mnie to nie interesuje. Ja wiem, jak urosłam. Rozumiecie? Nie interesują nas tego rodzaju rzeczy. Ważne, żebyś ty wzrastał w wierze. Żebyśmy nie chodzili w tak zwanej iluzji życia, że poszerzam paliki swojego namiotu, rozumiecie, coś tam poszerzam, ale co poszerzyłem w konsekwencji? Co zostało poszerzone? Coś zostało nagrane, ktoś coś usłyszał i tak dalej, ale w realu co się wydarzyło? Powiedz, jestem wierzącym człowiekiem. Podziękuj Bogu, że masz odpowiednią ilość wiary do tego, aby dzisiaj zrobić ruch w stosunku do tego, o czym marzysz, w stosunku do tego, kim chcesz być, tak? Co chcesz osiągnąć. Masz odpowiedni pułap wiary. Tylko zrób ruch w wierze. Zamknij oczy i skończ. Po prostu. I będziesz oglądał cudowne rzeczy. Kiedy będziesz robił ruch w wierze, to będziesz oglądał cudowne rzeczy. Bo inaczej czeka nas setka na karku. Rozumiecie? A nie o to nam chodzi. Jest bardzo dużo pracy do wykonania. Żniwo jest gotowe, ale prawda jest taka, że robotników jest mało. Żniwo jest gotowe. Żniwo jest gotowe i Kościół musi zacząć realnie co robić? Wierzyć. Wiem i idę i robię. Wiem i działam. Wiem i działam. Wiem i działam. Uwielbiamy Cię. Cudowny Jezus, my uwielbiamy Cię. My dziękujemy Tobie za wiarę. Uwielbiamy Cię. Amen.
Że on jest zdrowy, to on był zdrowy.
Rozumiecie? To jest siła wiary. Tego nikt nie sprawdzał. Tam nikt nie krzepał. Ten człowiek poszedł i żył. Lata 50. Stary Zbyt. To jest ta sama wiara. Dzisiaj diabeł kradnie to wszystko. Zapiera i rozmywa. Nie pozwól sobie takich rzeczy wykradać. Musisz wierzyć. Na twoich ustach musi być wyznanie wiary. Proste. Nieskomplikowane. Rozumiesz? Jezus po to umarł i po to zmartwychwstał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, był zwycięzcą w każdej dziedzinie życia. Po to się stało. Nie ma innego powodu. Nie pozwalaj sobie na to, żeby chodzić w oglądaniu. Musisz chodzić w wierze. Wyznawać wiarę. Chodzić w wierze. Myśleć w wierze. Komunikować w wierze. Rozumiesz? To twoja spuścizna. I każda rzecz będzie dla ciebie możliwa. Nie jakaś rzecz. Nie część rzeczy. Ale każda rzecz będzie dla ciebie możliwa. Jeżeli ktoś choruje wśród was, chodźcie. Będziemy się modlić. Jeżeli jesteś zdemonizowany, chodź. Nie wstydź się. Nie ma co się wstydzić, że się człowiek rozchorował, że człowiek jest zdemonizowany, że człowiek ma nałogi. Chodź i pozbądź się tego przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Niech moc Świętego Ducha wypełnia cię teraz tak, jak wierzysz. Jeżeli brak ci wiary teraz, to być może ktoś, kto do ciebie podejdzie, położy na ciebie ręce i nastąpi manifestacja daru Ducha Świętego. Ale potem i tak przez wiarę będziesz musiał to utrzymać. Więc wiara jest twoją rękojmią. A rozumiesz? Ona jest ci potrzebna. Ale skoro tu wyszedłeś, to masz jej ziarno. Nawet jeśli nie czujesz teraz, ale masz to ziarno. Masz to ziarno, aby przyjąć uzdrowienie i masz to ziarno, aby utrzymać uzdrowienie, uwolnienie, każdą inną formę swobody. Podchodźcie do nich, ewangeliści, mówcie się. Ja widzę twoje imię wywyższone.
głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i zgrną na Ciebie i do Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię Pan na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiął, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wywyższone u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie i rozpłodzie Twojego bydła w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiął Ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Jest napisane, że jesteśmy dziedzicami lepszego przymierza niż to, które ja przeczytałem teraz. Lepsze przymierze. Jeżeli w tamtym przymierzu Bóg powiedział, że będziesz głową, a nie ogonem, jeżeli w tamtym przymierzu Bóg powiedział, że będzie Cię chronił, błogosławił, prowadził, to cóż będzie się dziać w tym przymierzu, jeżeli prawdy Boże będą dla Ciebie numer jeden? To poprzez te prawdy osiągniesz więcej niż przed chwileczką czytałem. Więcej, bo to jest stare przymierze, które ja czytałem. A jest napisane, że nowe przymierze jest lepsze niż stare. Lepsze. Lepsze niż stare. Lepsze niż stare. A to stare było dobre tutaj. A teraz Bóg mówi, że jest lepsze przymierze. Rozumiesz, co to znaczy? Lepsze. Nie wolno Ci się zastanawiać, czy na pewno jesteś błogosławiony. Nie wolno Ci się zastanawiać, czy na pewno nie musisz mieć w życiu nieszczęść, chorób, patologii, biedy, nędzy, kłopoty i nie innych rzeczy. Nie wolno Ci tak myśleć nawet. Bo żyjesz w lepszym przymierzu. Rozumiesz, o co chodzi? W lepszym przymierzu. Chcę, żebyś dziękował temu Bogu, że żyjesz w lepszym przymierzu niż to, które przed chwileczką czytałem. Żyjesz w lepszym. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Czczę Ciebie. Yeah.
Yeah.
Thank you.
gruntować. To są dawki mocy. Wiara jest niezawodna. Jedne rzeczy się rozpoczynają i trwają. W innych następują natychmiastowe manifestacje. To wiara. Halleluja. Wiara jest dostępna dla każdego człowieka i możliwa do zastosowania w każdej dziedzinie życia. Bóg jest niezawodny. Nieważny jest problem. Ważne jest to, że na krzyżu Golgoty każdy problem został zmiażdżony przez Jezusa. To jest ważne. Nieważna jest jakość problemu. Musisz zbudować swoją wiarę. Czasami to zajmuje trochę czasu, ale ona nigdy nie zawiedzie. Jeżeli dzisiaj czegoś ci brak, buduj swoją wiarę. Nie zwracaj się do nieba i nie krzycz: Boże, ja muszę mieć to teraz. Zwróć się do nieba i powiedz: Boże, będę budował swoją wiarę. Tak powiedz. A potem ją buduj. Czasami to będzie kilka dni, czasami kilka tygodni. Ale wiara zbudowana nigdy cię nie zawiedzie. Ona umocni twoje ciało, uzdrowi każdą chorobę. Wybędzie każdego demona. Utrzyma cię potem w tym stanie do końca twoich dni. Przedtem ruszałaś stopami? Nie. To jest pierwszy raz? Tak. Tak. Czy kiedykolwiek przedtem ruszałaś kolana? Nie. Kolana, ścięgien nie ma. Można mnie w tej chwili nawet rozebrać. Są blisko. Masz ścięgna. Amen. Masz ścięgna. Mam ścięgna. Pokaż, jak ruszasz stopami. Amen. Chwała Panu Jezusowi. Amen. To szczęście się nie chodzi. Chcę, żebyście trwali w wierze i nigdy się nie wycofywali. To, jak działa wiara, jest stałą rzeczą. Ewa swoją wiarą powołała sobie ścięgna i zlikwidowała przepuklinę, która będzie jej się wchłaniać i z nich nie zupełnie. Swoją wiarą on powiedział: czegokolwiek zażądacie w imieniu
moim, czyli będąc moimi przedstawicielami, to choćby to nie istniało, stworzę to dla was. Tak mówi Słowo Boże. To jest Bóg. Mało ludzi rozumie to słowo. Ludzie myślą, że tu chodzi, że od Boga czegoś się żąda. Od Boga się niczego nie żąda. To słowo nie mówi, że się żąda czegoś od Boga. Wsłuchajcie się w to słowo. Czegokolwiek zażądacie, będąc moimi przedstawicielami. Tam jest napisane, że to się żąda od Boga. Żąda się od diabła, aby oddał. Żąda się od diabła, aby się wycofał. I kiedy chrześcijanin tak zażąda, to choćby coś nie istniało już, bo diabeł to zniszczył, to Bóg powoła to do życia od nowa. O tym mówi to słowo. Słowo nie mówi o żądaniu od Boga. To słowo mówi o zażądaniu jako przedstawiciel Boga od diabła, który coś zabrał, zniszczył, ukradł. Bóg mówi, zażądaj od Niego w moim imieniu. A nawet gdyby On to zniszczył doszczętnie, to ja stworzę rzecz od nowa. Ale Ty zażądaj, bo jesteś moim pełnomocnikiem, prawnie usankcjonowanym, to znaczy w imieniu. To jest w imieniu. Dwa tysiące lat temu każdy to wiedział. Dzisiaj tego nie wiedzą. Ale twoja wiara zażądała od diabła zwrotu twoich szczęgier. I zażądała, aby twoja przepuklina się wchłonęła. I tą wiarą musisz żyć, Ewa. Będziesz nią żyć? Amen. I nie dasz się nikomu wybić z tego. I nie wchodź nigdy już pod żadne przekleństwo. Amen. Bez względu na to, co by ludzie mówili, nawet najbliżsi. Nie chcesz być ze swoim mężem. Kilka lat temu, kiedy Ewa po raz pierwszy do nas przyjechała na Kasprzaka, pierwsza informacja, kiedy się o nią zaczęliśmy modlić, była taka. Ten człowiek, który przy niej stoi, jej mąż, tam stał przy mózgu, był blokerem. Wiele lat trwało, zanim musiała do tego dojść. Ojcze, modlimy się, aby ten związek został rozerwany. Przeklinamy ten związek przez imię Jezus teraz. My rozrywamy te bezprawne więzy. W imieniu Jezusa, Ojcze, ustanawiamy, że ona odchodzi od swojego męża. A jej mąż nie uzurpuje sobie żadnych praw. Ojcze, przez imię Jezus, my odcinamy to źródło przekleństwa od jej życia. Ojcze, ona wzbudziła dziś swoją wiarą nową przestrzeń do życia. Ojcze, my zgadzamy się z nią. Zgadzamy się, że odchodzi od męża i buduje sobie nowe życie. Przez imię Jezus. Amen. Amen. Rozumiecie, co to znaczy usunąć przeszkodę? To są niewidzialne przeszkody przy uzdrowieniach, uwolnieniach. Rozumiecie? Czasami ktoś jest blisko nas i to jest czarownik. Jest blisko. I jest blokerem. To nie on trzyma chorobę w swoim ręku, ale on trzyma mentalność drugiego człowieka. I ta mentalność dopiero musi się uwolnić. Wy nie wiecie tego, że od kiedy zaczęła nas słuchać, to systematycznie co miesiąc przyszyła nam swoje dziesięciny. To są niewielkie pieniądze, ale miesiąc w miesiąc wpływają na konto Kościoła. Rozumiecie? Miesiąc w miesiąc. Będziesz tu mieszkać, Ewa. Będziesz miała tak, jak pragniesz. Według pragnień. Wiara twoja sprowadzi cię tutaj do Warszawy. Twojego syna. Amen. Amen. Zgadzamy się z tym, Ojcze, w imieniu Jezusa.
ustanawiamy to, Ojcze. Można na siebie liczyć. Amen.